Kolekcja nurtu geometrycznego powstała w latach 2009-2018 i jest wynikiem plenerów artystycznych w Radziejowicach. Otworzyliśmy pomimo wszystko wystawę Geometria i to jest wystawa z naszych zbiorów. To jest pokłosie działalności poplenerowej w Radziejowicach razem z panią profesor Bożeną Kowalską. To właśnie historyczka i krytyczka sztuki Bożena Kowalska organizowała od 1985 roku plenery w Radziejowicach. Na spotkania artystów przyjeżdżali też twórcy z zagranicy. Na potrzeby wystawy dokonano wyboru prac z kolekcji liczącej 415 dzieł. Elektrownia prezentuje ich 194. No nie dane nam było jakby dopuścić publiczność i pokazać, ale przeciągnęliśmy to na 2021, więc zobaczymy, jak się sytuacja potoczy. Spróbujemy jeszcze pokazać tą wystawę. Ekspozycja stanowi główny punkt wystawienniczy programu obchodów jubileuszu 15-lecia elektrowni. Wystawa będzie prezentowana do końca stycznia.